udało mi się uspać, uśpić. U nas się mówi uspać, nie wiem, tam była jakaś burzawa z tego względu, że mówię, że usypiam dziecko, a mam odmieniać jak. Bo ja mówię, że uspałam dziecko, a wszyscy mówiłam, że uśpiłam powinno być. U mnie zawsze mi się wydawało, że uśpić to można psa, ale u nas się mówi uspałam, bo jak to odmienić? Uspałam dziecko, uśpiłam dziecko, uśpiłam, uśpiłam, to jest dobrze? Nie mam pojęcia. Nieważne. W każdym razie Miki poszedł spać. Ja mam teraz chwilę, żeby umyć podłogę w wiatrołapie. Tam przyszła sterta paczek, ale to są wszystko paczki domowe. Tutaj Alita po prostu wniosła... śniegi się rozpuścił. Wejdziemy sobie. Pokażę wam, jak to wygląda. Zresztą widzieliście wcześniej. Widzicie to odcięcie. Tutaj jest wycieraczka równo do tego momentu. No i tutaj już tej wycieraczki nie ma. Wiecie, mopy jeżdżą i tak dalej, wszystko fajnie doczyszczają, natomiast no, jak się wnosi błoto, to w końcu w te mikroszczeliny wchodzi, no proszę bardzo, Alita wchodzi, w te mikroszczeliny coś tam wchodzi, więc dzisiaj się tym zajmę, żeby to wyczyścić, zobaczymy, czy się uda. Co będę do tego używała? Słuchajcie, wszyscy zawsze do wszystkiego polecają Meglio. Meglio dobre na wszystko, plus magiczne gąbki. Ja kiedyś zaliczyłam takiego fejla i kupiłam na AliExpress magiczne gąbki. Myślałam, że kupuję 10 sztuk, kupiłam 100 sztuk. Słuchajcie, 5 lat je miałam. Normalnie rozdawałam wszystkim po rodzinie. Już nikt ich nie chciał, bo wiecie, u nas jakoś się tych gąbek tak mega dużo nie używa, tylko po prostu tak doraźnie. Ja już nie miałam komu tych magicznych gąbek oddawać. No i sprzedałam je na OLX-ie za jakieś tam grosze, bo to chyba było, zostało mi ich 10 tych gąbek za 5 zł. Sprzedawałam, żeby po prostu pozbyć się ich, bo one mi się walały po całym domu. Najlepsze, jak powiedziałam, że się pozbyłam tych magicznych gąbek, to nagle wszyscy chcieli magiczne gąbki. No ja nie wiem, ile osób mi się zgłosiło, bo powiedziałam, że udało mi się sprzedać w końcu magiczne gąbki na OLX-ie. O, dlaczego sprzedałaś? Ja bym chętnie przygarnęła. Ale jak ględziłam, że mi się wszędzie magiczne gąbki poniewierają i nie mam co z nich zrobić i czy ktoś chce, to nikogo nie było, więc nie mam pojęcia. Dobra, wracam do tego, tylko znajdę sobie to Meglio. Dobra, mam jakiś odtłuszczacz. Degrasser, coś takiego. To pewnie działa podobnie jak Meglio. Dobra, no na 100% byłam pewna, że mam Meglio, nie mam Meglia. Ale co wam chciałam powiedzieć, bo na Instagramie, na którego was bardzo serdecznie zapraszam, pojawił się post odnośnie włosów, story odnośnie włosów, więc dzisiaj wpadajcie i wszystko tam zobaczycie, bo dostaję mega dużo pytań odnośnie, jaki miałam kolor wcześniej, czym farbuję teraz, czy się nie boję, że zniszczę, czy farbuję w domu, czy u fryzjera, i żebym podała odcień i wszystko macie aktualnie na Instagramie. Dzisiaj do wieczora jeszcze ta pewnie relacja będzie, więc serdecznie was zapraszam, przeskakujcie, zobaczcie sobie, poróbcie sobie screeny też, co i jak. No i może jakieś rozdanko wleci dzisiaj. I też dodałam posta, słuchajcie, żebyście dodawali swoje jakieś fejle herowe, kłaczkowe. Ja tam dodałam swojego hardkorowego największego fejla. Miałam jeszcze jeden taki, znaczy to już nie moimi rękami, natomiast rękami fryzjera. Kiedyś lata temu, jeszcze Krzysia nie znam, dopiero go poznawałam, słuchajcie. I miałam taką sytuację, że poszłam do fryzjera, zafarbowałam włosy, farba wyszła zamiast brązowej, czekoladowa miała być, wyszła czarna. Mało tego, włosy zostały tak ścięte, że ja miałam taki jeden schód i drugi schód. I tak to wyglądało. Miało to tylko i wyłącznie sens wtedy, jeżeli robiłam włosy wtedy na bardzo modnych takich, wiecie, wałkach. I nie mam pojęcia, jak ja to robiłam, bo to były takie wałki z rzepem. Ja je nawet mam w domu i słuchajcie, nie potrafię ich teraz obsługiwać. Cały czas te włosy robiłam na tych wałkach, a teraz ja nie chuchu. Próbowałam parę razy, to mi się włosów nie chce trzymać. Ja nie wiem, czy to wałki się zmieniły, czy moje umiejętności zrobiły regres, czy o co chodzi. Natomiast bardzo serdecznie was zapraszam na Instagramie. Zostawcie tam follow, tam jestem codziennie, tam jest nas bardzo dużo i tam są treści, których na przykład nie ma tutaj, więc tam was odsyłam, a tymczasem idziemy namoczyć tą naszą podłogę. Potem będziemy otwierać te paczki, o których chwilę temu wspomniałam. Słuchajcie, spróbujemy to zrobić. Ja sobie zrobię teraz zdjęcie przed, żebyśmy to mieli i potem zrobimy zdjęcie po. Dobrze. Zobaczę to na kawałku, czy to ma sens. Zostawię na chwilę. Zaraz będę to szorować, bo inaczej się nie da. Ja jeszcze mam tutaj pozostałości po tych magicznych gąbkach, więc chyba jakieś dwie zostawiłam. Pewnie już zużyłam. No pewnie, zawsze jak się pochwalę, to zużyję, ale taką mam gąbkę, więc taka do darcia będzie najlepsza.
I co? Módlmy się, żeby to zadziałało. Fajnie by było, gdybym odzyskała kolor podłogi. Chociaż powiem wam, głupio, bo głupio, ale bardziej mi się podoba ten kolor brudnej podłogi niż tej czystej. Taka jest bardziej drewniana. Dobra, sprawdźmy. Wydaje mi się, że już starczy. O Boże, jakie to fascynujące. Dobra, idę po papier. Natomiast mój mąż powiedział, żebym zaznaczyła w tym vlogu, żeby ktoś nie powiedział, jakie mamy oflekane drzwi. Nie mam pojęcia od czego. To mamy drzwi do kotłowni. Takie coś nam się porobiło. Za cholerę tego nie można zmyć. Niczym, już wszystkim próbowałam. Jest to tak brudne, nie wiem czy to jest pianka montażowa czy co. No za cholerę niczym tego nie można umyć. Tutaj mamy jeszcze naklejkę do tego wszystkiego, która była na drzwiach. O, widzicie, tutaj znowu to jest. Nie mam pojęcia od czego to było. To było chyba takie od nowości, bo nie mam innego patentu. Nie kojarzę, kiedy to się mogło zabrudzić. Straszny to jest syf. I denerwuje mnie to, a nie mam czym po prostu tego wyczyścić, bo już próbowałam wszystkiego i tego Meglio, i Cifu, i Cili to Bank, i ja nie wiem, wszystkie możliwe specyfiki i nic. Dobra, ścieramy, zobaczymy czy jakkolwiek jest różnica. Czyżby ten specyfik wyciągnął to z tych zakamarków? Słuchajcie, jest sztos! Nie wiem jak wy, ale ja nie widzę różnicy. Tutaj teraz widać różnicę, ale tego już tu nie myłam. Ale to było gdzieś tu. O, jest tutaj widać. No zobaczcie, ja tam nie mam. Nienawidzę tego światła. Zobaczcie tam. I tu już widać tą linię. Dało czadu. Dobra, to ja myję cały wiatrołap i widzimy się za chwilę. Okej, z tego pierwszego hardkorowego brudu umyty. Teraz ja sobie wezmę mopa. Nie będę tego robiła, jestem zbyt leniwa. A może zbyt mądra? Wolę to drugie. Tak kiedyś ktoś powiedział, ja nie potrzebuję robota sprzątającego, ja nie jestem leniwą osobą. Ja wolę używać słowa, że jestem inteligentną osobą, że używam wspomagaczy tego typu. Także ja sobie naleję do niego wody. Gites. Słuchajcie, teraz używam tego specyfiku, co pokazywałam wam na ostatnich vlogach jakoś tam wcześniej. Jak tu widzicie gdzieś bałagan, to tak, mam gary w zlewie. I to jest ten sam cały czas, ja jeszcze używam tego małego, także tak jak wam mówię, nie mam pojęcia kiedy ja zużyję ten duży. Teraz po prostu zaczęłam więcej dodawać, bo mam go taki zapas, że łuchoho. Dobra, sobie tu. Idziemy to wpiąć w mopa, domyjemy tą podłogę i jestem ciekawa jaka będzie reakcja Krzysia, bo Krzyś w ogóle nie sądził, że udało mi się to domyć, ale wiecie, ja mam coś takiego, strasznie dużo gadam, wiem, ale ja lubię gadać. Ja mam coś takiego, że jak ktoś mi powie, o na pewno nie dasz rady, no to wtedy to już na pewno dam radę, no nie? Chyba nic mnie tak nie mobilizuje, to złe określenie, bo to jest taka już we mnie trochę taka narastająca złość, że ktoś we mnie nie wierzy. Zdecydowanie bardziej mobilizuje mnie, gdy ktoś mi, wiecie, dmucha w skrzydła i pomaga. Natomiast jeżeli ktoś we mnie wątpi, to to jest też dla mnie wystarczająca motywacja, aby sobie z czymś poradzić. I tak jest w całym moim życiu. Także im bardziej ktoś we mnie wątpił, tym bardziej ja mu chciałam pokazać, że nie ma racji. Nie wiem, dajcie znać w komentarzu, czy wy też tak macie. Natomiast uważam to za dobrą cechę. Niemniej uważam, że zdecydowanie lepiej jest, gdy komuś jakby pomaga się wiać w skrzydła, żeby unieść go wyżej, niż te skrzydła się podcina. Bo jednak jak się podcinam, jak komuś podcinamy skrzydła, to on musi więcej energii w to wszystko włożyć. A jak mu w tym wszystkim pomagamy, to jednak zdecydowanie łatwiej jest dojść do celu, no nie? To tak motywacyjna gadka ode mnie przy myciu podłogi. Nienawidzę tego światła. Pokażę wam jak wygląda mop. Nie! Boże, Krzyś pojechał do paczkomatu. Słuchajcie, zamówiliśmy gimbala. Nadużyłam słowa, słuchajcie, wiem o tym. To jest mop. Generalnie to nie powinnam myć takiego detergentu, żeby mył się też robot w tym. Natomiast no, sprawdzimy co się wydarzy. I to jest mop H11 Max. I jego recenzja jest na kanale, my go używamy cały czas i chwalę sobie, bardzo sobie chwalę. Także uwielbiam. Wszystko sprawdzę, czy mam filtr założony. Dobra, wszystko jest. Gra i buczy. Możemy myć. Auto mode.
pokażę Wam, jak to wygląda. Tutaj mamy zbiornik na brudną wodę, tyle nazbierał, bo ten mop robi coś takiego, że myje podłogę i potem zbiera nadmiar wody tutaj do tego pojemnika wraz ze śmieciami. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że gdzieś tutaj były takie, wiecie, elementy jak papierek po czymś czy coś takiego, to on wszystko to sobie wyzbierał i znajdziemy to w środku. Tutaj był pełen zbiornik wody, teraz mamy już tylko tyle, także ja pokażę Wam, jak go czyścić, bo to jest bardzo ważne, że czyścimy go od razu, żeby on nam po prostu nie śmierdnął. On się też sam czyści, natomiast teraz go docelowo wyczyszczę sama. Tutaj wyciągamy jeszcze tą naszą... O, widzicie? Patrzcie, jak on zbiera takiego syfu. Także przy psiakach, jeżeli macie na przykład psy z długimi włosami, i podłogi bez dywanów, bo on nie czyści suma summarum dywanów, bo tak jak mówię, on myje, to zastępuje i odkurzacz, i mopa. Także idziemy to umyć. Pokażę Wam w łazience, ile tego jest wewnątrz i jaki syf on potrafi nazbierać, nie? Bo jak myję nim na przykład salon czy coś, to wow. By the way, pokażę Wam, dostałam prezent i go pokonałam. Jezus. Całą rozwaliłam buteleczkę. Dobrze, z płytkami się nic nie stało. Trzasło tego podłogę, że... No, nic wewnątrz nie ma. Wszystko się wylało. Także tyle miałam. A bardzo lubiłam to serum. To jest z Oriflame. Dostałam od kuzynki na urodziny. I tyle z tego mam. Chyba sobie zamówię jeszcze raz. Bo fajne. I tak samo jeszcze taki, jakiś taki olejek do twarzy w takich kapsułkach dostałam. Też świetny. Przyjemnie się go nakłada i przyjemnie się robi masaż skóry. Jeżeli robicie masaż twarzy, to ten olejek jest fajny, ale to może pokażę Wam trochę później. Jak pójdziemy na górę, a aktualnie Mikołaj śpi w sypialni, więc zaczynamy z myciem. Tylko sobie tutaj tak, żeby Wam to pokazać, co tutaj w środku mamy. Zdejmuje się to tak, że po prostu to podnosimy. Ten filtr, który tutaj mamy na górze, też jest do mycia. I zobaczcie, jaka jest woda. No i tam są włosy wszędzie, wszystko. Czadowy jest ten mop, po prostu uwielbiam go. I tu z tego sobie to wyciągamy. To też za każdym razem myjemy, też czyszczę z tych wszystkich włosów. To wyrzucam po prostu do kibelka i ciach. Dobra, to trzeba sobie wypłukać po prostu pod bieżącą wodą. Zobaczcie, mam spodnie z wysokim stanem, słuchajcie. Powinno to wyglądać, z boku jeszcze jako tako, ale zawsze jak widzę te dziewczyny w tych spodniach z wysokim stanem, to wyglądają mega sexy, nie? Ja wyglądam jak Obelix. No i nic nie zrobię, ale przynajmniej jest mi wygodnie, nie? Więc coś za coś. Albo jestem sexy, albo jest mi wygodnie. Jest czas, że chcemy być mega sexy dla męża. Jest czas, że wydaje nam się, że jesteśmy sexy dla męża, bo tak się, ja tak przynajmniej mam, że się naoglądam jakieś tam zdjęć i tak dalej, laska wygląda sexy, to sobie myślę, dlaczego ja bym miała nie wyglądać, okazuje się, że jednak nie wyglądam. Natomiast jest czas, gdzie ubieramy po prostu czerwoną sukienkę mini i po prostu jesteśmy mega sexy, nie? Ale to nie jest ten czas, nie będę myła wiatrołapu w sukience mini. Zlewam i to będę wcierała w tego mopa. Tylko dwoma rękami, żeby było mocniej, jakby go tak wypiorę. W zestawie są dwie takie szczotki. I jeżeli mamy mokrą szczotkę, to fajnie ją wyjąć i tam jest w tym zestawie taki dynks, że się ją wkłada, żeby ona się wysuszyła i wkładamy suchą. Żeby ona tam nie leżała zamknięta taka mokra. I to jest fajne rozwiązanie. Ja na początku myślałam, że po prostu gdy się zużyje jeden wałek, to dajemy drugi. Natomiast to jest kwestia, że suszymy jeden i w mopie mamy cały czas suchy, żeby on tam, wiecie, nie... No nie zaśmierdnął się, no taka jest prawda, jak zostawimy mokrego mopa w wodzie, no to też on nie będzie przyjemnie pachniał, no i tak jest w tym przypadku. O, widzicie, ile tu idzie czarnego? A robię to jedną ręką, docencie to. Dobra, wkładamy te wszystkie rzeczy. Krzyś przyjechał, to pokażę mu wiatrołap za chwilę. Sorry, tutaj nie mam, światło mi się rozładowało, więc muszę to dopiero naładować, ale tak, tutaj z boku tego robota jest taki przyczepiany dynks i to sobie właśnie tutaj wkładamy, żeby to wyschło, a do środka dajemy suchy. I od razu go wkładamy, żeby robot był cały czas w gotowości do pracy, bo to mega ważne, nie? Cześć, misiaku. Mogę tu wejść? No, a zobacz. Jakżeś to doczyściła? A, widzisz? Czymżeś to doczyściła? Udało ci się. Ale pięknie to doczyściła. Specjalnie zostawiłam, żebyś widział, jak to wygląda, no nie? Nie widać tej różnicy, a to jest po prostu od paneli coś tam. No, ale jest przepięknie, że czyściłaś.
A jak silikon trzymał się? Trzymał się bez problemu. Ja nawet nie dotykałam silikonu, bo najpierw myłam to jakimś tam tym specyfikiem, a potem mopem, tym H11. Pięknie Marcia, pięknie to posprzątałaś. Też jestem zadowolona. Śpi czy nie śpi? Śpi. To już może nie śpi. Nie śpi, bo widzę go na pewno. Kolejne paczki dotarły, ale słuchajcie, dotarło nam coś mega, co podniesie niesamowicie jakość vlogów. Mam nadzieję, że będzie się mega sprawdzać. Na ten moment dzisiaj się z Wami żegnam. Jeżeli szukacie jakiegoś spoko mopa, to Wam bardzo serdecznie polecam. Bo naprawdę tutaj mogę z czystym sumieniem polecić, żebyście sobie zerknęli, sprawdzili, przejrzeli test, bo on nawet czyści spaghetti i te rzeczy. Wpadajcie na Instagrama, no i do zobaczyska jutro.